inwestycji strategicznych. Dziś stanie się jasne, jakie inwestycje zgłoszone przez samorządy z całego kraju otrzymają gwarancję finansowania. To tysiące mniejszych i większych inwestycji w całej Polsce. Na początku chciałbym powitać wszystkich uczestników dzisiejszego wydarzenia. Serdecznie witam naszego gospodarza, prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Witam ministra Pawła Szefernakera, przewodniczącego komisji, która od kilku miesięcy pracowała nad wnioskami złożonymi przez wójtów, burmistrzów, starostów, marszałków i prezydentów miast z całej Polski. Szczególnie chcę powitać specjalnych gości dzisiejszego wydarzenia, samorządowców z całej Polski, którzy dzisiaj dowiedzą się, które z ich prawie 8 tysięcy wniosków uzyskały dofinansowanie. Na sali jest blisko 100 przedstawicieli wspólnot lokalnych, którzy także dziś będą odznaczeni za zasługi w swojej pracy dla Polski. Przechodząc już do meritum, chcę zaprosić Państwa do przypomnienia kilku podstawowych informacji na temat programu inwestycji strategicznych. Wiemy, jak ważny jest rozwój naszych małych ojczyzn. Dlatego kierujemy do samorządów kolejne wsparcie finansowe w ramach drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład, programu inwestycji strategicznych. To kolejny w historii program kompleksowego wsparcia inwestycyjnego samorządów w formie bezzwrotnego dofinansowania inwestycji bliskich mieszkańcom. Nie chcemy więcej białych plam na mapie inwestycji. Zależy nam, aby szanse na rozwój miały także te miejscowości, które przez wiele lat w przeszłości były zapominane przez kolejne rządy. 1 marca 2022 roku zakończył się drugi nabór wniosków, w ramach którego każda jednostka samorządu terytorialnego czy Związek JST mógł zgłosić 3 wnioski o dofinansowanie. Samorządy mogą przeznaczyć te środki na rozwój i nowe inwestycje, m.in. w drogi, transport publiczny, kanalizacje, szkoły czy boiska. Dofinansowanie pomoże również w rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, ponieważ firmy z regionów będą uczestniczyły w pracach nad wygranymi projektami w ich okolicy, tworząc nowe miejsca pracy w całej Polsce. Więcej informacji o programie znajdziesz na stronie www.bgk.pl/polskilat. Na pewno każdy z Państwa zauważył, że obok dobrze już znanych tablic i symboli unijnych, obok wielu inwestycji pojawiają się tablice z informacją o wsparciu polskiego rządu dla inwestycji. To projekty finansowane z rządowych grantów, które stanowią dziś wielkie wsparcie dla gmin i powiatów. A teraz zapraszam już do zabrania głosu i ogłoszenia wyników drugiego naboru programu inwestycji strategicznych premiera Mateusza Morawieckiego. Szanowny panie ministrze, państwo samorządowcy, prezydenci, burmistrzowie, wójtowie, starostowie, wszyscy drodzy goście. To dla mnie ogromna radość, że dzisiaj możemy przedstawić drugą edycję programu inwestycji strategicznych, bo państwo musi być na posterunku. Tak jak państwo postanęło na posterunku, kiedy zapanowała pandemia. Wtedy zagrożone były setki tysięcy miejsc pracy, miliony miejsc pracy. I wdrożyliśmy rozwiązanie nazwane tarczą antykryzysową, tarczą finansową. Później, kiedy uderzyła inflacja, wdrożyliśmy tarczę antyinflacyjną. Ale wkrótce potem, 24 lutego w tym roku, wiemy doskonale, co się stało. Dlatego wdrożyliśmy tarczę antyputinowską i ją cały czas rozwijamy. Dlatego, że państwo musi być państwem pomocnym. Polska musi być państwem dla wszystkich, a nie tylko dla wybranych. Dlatego troszczymy się o wszystkich. Troszczymy się o mieszkańców w każdej najmniejszej gminie, w każdym mieście, w każdym miasteczku, w każdej wsi i w każdym powiecie. To jest credo naszego rządu. Można zarzucać wiele, można różnić się światopoglądowo, politycznie, ale sądzę, drodzy samorządowcy, a niedawno przecież obchodziliśmy Dzień Samorządowca,
że każdy, kiedy spojrzy na swoją własną gminę, na swoje własne podwórko, to dojdzie do wniosku, że dzisiaj sytuacja wspierania ze strony państwa inwestycji lokalnych jest zupełnie inna niż była w czasach naszych poprzedników. Będę starał się odchodzić od jakichś politycznych, kontekstów, ale od porównań nie wolno odchodzić, ponieważ nie dalej jak 6-7 lat temu inwestycje w drogi, w szkoły, w boiska, w instytucje kultury, ale także szpitale i wiele innych były 5-10 razy niższe niż dzisiaj. W różnych sytuacjach słyszę, że od 20-30 lat nie było takich inwestycji jak dziś, z jakimi dziś mamy do czynienia. Skąd się to bierze? Są dwa modele funkcjonowania państwa. I sami samorządowcy, drodzy państwo, drodzy rodacy, wybierzcie ten model, który jest lepszy. Czy model państwa nocnego stróża, dodałbym przysypiającego nocnego stróża, które broni się rękami i nogami przed jakąkolwiek interwencją, które udaje, że nie ma problemu. Czy model państwa, które stara się wspierać, stara się interweniować, stara się nie tylko nie chować głowy w piasek, nie udawać, że nie ma kryzysu, nie udawać, że nie ma ataku Rosji na Ukrainę i w ślad za tym nie ma inflacji, że nie ma zjawisk, na które nie mieliśmy wpływu, ale które mają wielki wpływ na naszych obywateli. Albo państwa, które właśnie troszczy się o obywateli i stara się współpracować ręka w rękę z samorządami. Bo tak, szanowni państwo, moim pragnieniem jest współpraca z wami bardzo bliska. Właśnie ręka w rękę. Nie chowanie głowy w piasek, tylko wspólne rozwiązywanie problemów. Są tacy jednak, którzy sieją wiatr niezgody, sieją burzę niepokoju i starają się zbierać potem owoce tego wiatru i tej burzy. To nie jest nasza filozofia działania. Wierzcie mi, to jest filozofia tych, którzy źle życzą współpracy rządu z samorządem. Ja wierzę w bardzo bliską współpracę. Wierzę w to, że ten dziś ogłaszany drugi program inwestycji strategicznych, ale przecież i wcześniej były programy inwestycji lokalnych. Od kilku lat są programy inwestycji drogowych wielokrotnie większe niż za naszych poprzedników. Wierzę w to, że to jest właściwy model państwa, właściwy model współpracy. Jaka była oferta wcześniej? Oferta dla samorządów, oferta dla zwłaszcza mieszkańców mniejszych miast, mniejszych miasteczek i wiosek. Otóż ten model nazywał się modelem polaryzacyjno-dyfuzyjnym. To model wymyślony przez Platformę Obywatelską i z konsekwencją stosowany w czasach ich rządów. Czyli z mniejszych miejscowości, z wiosek, wyjeżdżajcie jak najszybciej, ostatni zgasi światło, wyjeżdżajcie za granicę, wyjeżdżajcie do większych ośrodków. Szanowni państwo, tak wyglądała rzeczywistość jeszcze przed 2015 rokiem. Niestety tak wyglądała tamta rzeczywistość. Bezrobocie ponad 2 300 000 mieszkańców. Ponad 13%. Około 14%. Ten czas nie może powrócić. Ten czas był złym czasem dla Polski, dla Polaków. Co widzieli urzędnicy z warszawskiego ratusza czy z gdańskich swoich biur? No, zgadliście państwo, Gdańsk i Warszawa. Tyle właśnie stamtąd widać. Ale problemów Śląska, ba, już problemów na Pradze Warszawskiej nie do końca widać. Albo Bielany, albo inne dzielnice w Warszawie. Przejedźcie się tam. Jakie tam są gigantyczne potrzeby, jakie są cały czas wielkie braki w infrastrukturze. W infrastrukturze, na którą państwo jest gotowe także wspierać, także łożyć dodatkowe środki. Bo to jest
nasza filozofia działania. Drodzy samorządowcy, niedawno obchodziliście swoje święto, swój dzień. Wiem, że samorządowcy to przede wszystkim ludzie praktyczni. Człowiek praktyczny potrzebuje środków na realizację konkretnych projektów. I takie środki na realizację konkretnych projektów dziś trafiają do Państwa. To są środki wielkości 30 miliardów złotych. Cieszę się, że w całej Polsce coraz więcej widać tablic z biało-czerwoną flagą i z naszym godłem. Tam, gdzie remontujemy szpitale, tam, gdzie modernizujemy szkoły, tam, gdzie tworzymy nowe instytucje kultury, tam, gdzie inwestujemy w ochotnicze straże pożarne, gdzie budujemy, modernizujemy, remontujemy nowe drogi. To jest państwo, które jest państwem pomocnym, państwem solidarności. Tymczasem trzeba skontrastować je z tym, co było wcześniej. Zwijane posterunki policji, zwijane połączenia kolejowe, połączenia autobusowe, mniej instytucji kultury. Szanowni Państwo, to był ten świat. Znikające zakłady pracy, rosnące bezrobocie. Zmora III Rzeczypospolitej. Kto to pamięta? Wiadomo, że czasami szybko chcemy zamknąć za sobą ten rozdział historii, który jest smutny. Wielkie bezrobocie, zamykane zakłady pracy w czasach naszych poprzedników. Dziś mamy najniższe bezrobocie w historii III Rzeczypospolitej. Dziś mamy drugie co do poziomu, wysokości bezrobocie w Unii Europejskiej po dobrej stronie mocy. Dostrzega to Unia Europejska, dostrzega Komisja Europejska, dostrzegają to inwestorzy. Drodzy Państwo, drodzy samorządowcy, aby wyjść z tego kryzysu, który zgotował nam Putin, potrzebujemy współpracy. Nie dajcie się skonfliktować, nie dajcie się napuścić, nie dajcie się szczuć jednym na drugich. Trzeba nam współpracy. Współpracy i jeszcze raz współpracy. To jest motto działania mojego rządu. Myślę, że wielkie inwestycje, a także rekompensata z tytułu ewentualnych ubytków, która została zaszyta w ustawie, rekompensata na wydatki bieżące, bo przecież to, że inwestycje są dziś na poziomie bezprecedensowym, to jedno, ale potrzeba także rekompensaty wydatków bieżących i ona jest w ustawie i będzie, także wtedy, kiedy będziemy realizowali kolejne elementy walki z Putinem na naszym froncie, czyli walki z inflacją Putina, z putinflacją. Tym będzie powszechna obniżka podatków. Obniżka podatków od 1 lipca, już za miesiąc. To kolejna po wielkiej obniżce podatków poprzez kwotę wolną od podatku, czyli bez podatku do 30 tysięcy złotych. To było od 1 stycznia. Teraz od 1 lipca podatek obniżony do 12%. Szanowni Państwo, to zostawia w kieszeniach naszych obywateli. Obywateli i także we wszystkich miastach, miejscowościach i gminach, którzy u Was mieszkają. Ponad 30 miliardów złotych. I potrzebujemy takiego modelu gospodarczego, modelu solidarnościowego, gdzie państwo poprzez jakość zarządzania instytucjami finansowymi, jakość zarządzania finansami publicznymi jest w stanie przeznaczyć więcej środków, pozostawić w portfelach więcej środków dla obywateli, przeznaczyć więcej środków na inwestycje dla samorządów, dla obywateli, dla ludzi, dla Polaków, wszędzie, w każdej najmniejszej gminie. Gminie Dydnia i w wielkim powiecie białostockim, olsztyńskim, największych powiatach ludnościowo, poznańskim, krakowskim, wszędzie tam zobaczycie dziesiątki inwestycji, niezależnie od barw politycznych. To model, na który zdecydowanie stawiamy. Silny impuls modernizacyjny. To jest nam dzisiaj potrzebne. Silny impuls modernizacyjny. Szanowni Państwo, spin-doktorzy naszej drogiej opozycji, pana Rafała Trzaskowskiego, prezydenta Warszawy, próbowali skonstruować jakieś
jakąś nową nadzieję, ale wyszła im z tego stara bieda. I to też warto zapamiętać. Jak to jest? Jak to jest możliwe, że ktoś po stronie polskiej może rozmawiać z Komisją Europejską, aby ona nakładała i chcieć, aby ona nakładała kolejne warunki i jeszcze się tym chwalić? Mi się to w głowie nie mieści. Mi się to w głowie nie mieści. Widzę, że wielu z Państwa kiwa głowami. Wam się to też w głowach nie mieści. Ale z taką rzeczywistością mamy niestety do czynienia. Tymczasem w naszym modelu gospodarczym potrzebujemy inwestycji z zewnątrz. Dlatego szybko dogadaliśmy się, także uwzględniając nasze warunki, nie tylko zewnętrzne. Bo polityka suwerennego państwa to nie jest polityka chowania głowy w piasek. To nie jest polityka poklepywania po plecach. Siedź w kącie, znajdą cię. Znacie Państwo takie powiedzenie. To była polityka naszych poprzedników. Niestety. A my mamy i środki z Krajowego Programu Odbudowy, i środki z funduszy europejskich, i bezprecedensowe środki z budżetu krajowego. Te środki, które widzicie w waszych drogach, widzicie w waszych projektach, w waszych inwestycjach. Ile jest tych inwestycji? Szanowni Państwo, 98% samorządów. 98% samorządów złożyło wnioski. I wszystkie, które złożyły te wnioski, każdy samorząd dostał przynajmniej jeden wniosek, a wiele dostało dużo więcej. Szanowni Państwo, droga rozwoju, którą wybraliśmy, jest drogą dla wszystkich mieszkańców. Nie może omijać nikogo. Nie może wypychać nikogo poza granice Polski. Dlatego z wielką radością mogę też dziś powiedzieć, że kolejne dane z GUS-u potwierdzają powrót Polaków z Anglii, z Irlandii, z Francji. Powrót Polaków do kraju. To pierwszy okres taki w historii Polski, kiedy ktoś, kto, można powiedzieć, głosuje nogami, pakuje walizki w Londynie, w Manchesterze, w Dublinie czy w Paryżu i wraca do polskich gmin. Największa radość to ta, kiedy podchodzi do mnie ktoś na różnych spotkaniach, jak wczoraj w Piekarach Śląskich, i mówi: panie premierze, wróciłem razem z rodziną czteroosobową, z moją żoną i z moją czwórką dzieci do Polski. I już stąd nigdy nie wyjadę, bo widzę, że wasza polityka jest polityką solidarności, polityką dla wszystkich, a nie polityką liberałów, nie polityką dla wybrańców. Taka musi być polityka państwa. Szanowni Państwo, drodzy samorządowcy, życzę wam, życzę wszystkim mieszkańcom, żeby te inwestycje w szpitale, w boiska, w ośrodki sportowe, w instytucje kultury, w drogi i w miejsca pracy. Tak jak obiecaliśmy rok temu, tworzymy setki tysięcy nowych miejsc pracy, także dla tych, którzy wracają z zagranicy. Życzę wam wszystkim, żeby one ubogacały wasze, nasze lokalne ojczyzny, żeby one piękniały. To dlatego też wkrótce ruszamy z kolejnym wielkim programem. Programem, który będzie dotyczył zabytków. Wspaniałych polskich zabytków. Przez 30 lat w sumie to była kropla w morzu potrzeb, to co przeznaczano na zabytki. Zrobimy z wielu polskich zabytków, dziś już porastających mchem, polskie perły. Po to, aby Polska była jeszcze piękniejsza. Tak jak staje się coraz piękniejsza dzięki waszej pracy. Dzięki pracy samorządowców. Dziękuję wam za to. I na koniec jeszcze jedno. We wszystkich tych inwestycjach, tych, na które z budżetu państwa polskiego przekazujemy środki, najważniejsze jest to, aby służyły mieszkańcom dziś, jutro i pojutrze. Bo droga do pomijania mniejszych miast, mniejszych miejscowości, to droga donikąd.
A dla nas nie ma małych miejscowości, nie ma małych powiatów, nie ma małych gmin. Wszystkie one są wielkie, wszystkie one są ważne, bo w każdej z nich są wielkie sprawy Polaków. Tam wszędzie żyją polskie rodziny. I dlatego Polska jest jedna. I dla wszystkich gmin, wszystkich powiatów, wszystkich miast i miejscowości i wiosek ten program inwestycji strategicznych ma stworzyć nowe perspektywy cywilizacyjne. Takie, w których Polska będzie w stanie konkurować z najlepszymi. Polska będzie dumą dla wszystkich mieszkańców, niezależnie od barw politycznych, bo to jest moje największe marzenie. Różnimy się i będziemy się różnić, ale niech ona będzie jedna, niech będzie dobrą, przyjazną matką, dobrą ojczyzną dla wszystkich. Tego wszystkim Państwu życzę, tego życzę wszystkim Polakom. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy, panie premierze. Szanowni państwo, 98% samorządów z całej Polski i blisko 5 tysięcy inwestycji w drogi, szkoły, przedszkola, instalacje wodno-kanalizacyjne, ścieżki rowerowe i wiele innych inwestycji uzyskało możliwość realizacji. Ponad połowa tych inwestycji będzie realizowana w małych ojczyznach, w małych wiejskich gminach, gdzie te potrzeby są największe. A o tym, jak wyglądają te potrzeby, powiedzą nam samorządowcy i mieszkańcy powiatu kozienickiego w województwie mazowieckim. Zapraszam. Powiat Kozieński jest bardzo atrakcyjnym miejscem turystycznym i inwestycyjnym, ale infrastruktura drogowa wymaga ciągłych prac remontowych i inwestycyjnych. Nazywam się Krzysztof Wolski, jestem starostą powiatu kozienickiego. Na naszej drodze zawsze było pełno dziur. Nazywam się Wiesław, jestem mieszkańcem wsi Cecylówka. Uszkadzaliśmy samochody, nagminnie były uszkadzane podwozia. Polski Ład, program inwestycji strategicznych, jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców. Hubert Czubaj, wójt gminy Głowaczów. Dzięki temu programowi możemy realizować tak bardzo potrzebne inwestycje w infrastrukturze drogowej, a tym samym rozwijać gminę Głowaczów. Walczyliśmy o tą drogę ponad 20 lat. Nazywam się Monika, jestem mieszkanką wsi Cecylówka Brzuska. Wreszcie bezpiecznie będziemy mogli jeździć do pracy, do kościoła, do szkoły, na plac zabaw z dziećmi. Dziś stwarzamy możliwości poprawy komunikacji i rozwoju. Nazywam się Małgorzata Bybelska. Jestem wicestarostą powiatu kozińskiego. Mam nadzieję, że już niedługo większość dróg gminnych będzie wyglądała jak ta i spełni oczekiwania mieszkańców. Polski Ład, program inwestycji strategicznych, to działa. Drodzy państwo, takich gmin i powiatów, jak te, które przed chwilą zobaczyliśmy w filmie, jest w Polsce tysiące. O potrzebach, kryteriach i działaniach podejmowanych przez samorządy powie teraz minister Paweł Szefernaker, przewodniczący Komisji Programu Inwestycji Strategicznych i pełnomocnik odpowiedzialny w rządzie za inwestycje strategiczne. Panie premierze, pani minister, szanowni państwo samorządowcy, ostatnie dwa lata to czas wielu wyzwań. Wielu wyzwań, które podjęliśmy wspólnie. Bardzo się cieszę, że jest dziś wśród nas pan Krzysztof Iwaniuk, wójt gminy Terespol, współprzewodniczący Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu. Wspólnie przez ostatnie dwa lata z różnymi samorządami pracowaliśmy nad rozwiązaniami, które pomogły nam w walce z pandemią, pomogły nam w walce także ze skutkami agresji Rosji na Ukrainę. Wspólnie walczyliśmy o ludzkie życie jako rząd i samorząd. Wspólnie jako rząd i samorząd pomagaliśmy tym wszystkim, którzy uciekali przed bombami, które spadają na ich domy na Ukrainie. Pokazaliśmy, że potrafimy wspólnie pracować
i traktować administrację publiczną jako jedno. Bo mieszkańcy naszej Polski, naszej Rzeczpospolitej Polskiej głosowali na was jako samorządowców, głosowali na posłów, senatorów, na tych, którzy rządzą, wymagając od nas jedności, traktując nas jako administrację publiczną, nie dzieląc nas na administrację samorządową, administrację rządową, tylko administrację publiczną, która wspólnie będzie działać na rzecz rozwoju naszych gmin, na rzecz rozwoju naszych powiatów, województw. I bardzo się cieszę, że te ostatnie dwa lata pokazały, jak wiele można wspólnie zrobić w obliczu takich wyzwań, jakie się pojawiły. Dziś mówimy o inwestycjach strategicznych. To inwestycje, które mają ogromny wpływ na rozwój naszych małych ojczyzn. Tak jak tu już dzisiaj było mówione, to bardzo często inwestycje, na które mieszkańcy czekali od lat. Brakowało programu, który powodowałby, że można wystąpić, można gdzieś zdobyć środki na te inwestycje. Ale dla każdego samorządu inwestycja strategiczna wygląda trochę inaczej ze względu na specyfikę. Są duże miasta, także te, które dzisiaj przyjmują wielu uchodźców. I one potrzebują nowych szkół, one potrzebują nowych kompleksów oświatowych. Dlatego cieszę się, że rząd i samorząd wspólnie w Warszawie, w Poznaniu, w Toruniu zbuduje nowe obiekty oświatowe, bo one tu są potrzebne i one będą służyły przyszłym pokoleniom Polaków. To będą obiekty oświatowe na miarę XXI wieku. Nie bacząc na to, kto w tych miastach rządzi, wiemy, jakie są potrzeby i wiemy, że trzeba w tych sprawach współpracować, bo taka jest dzisiaj strategia. Takie są najważniejsze inwestycje w tych miastach. Katowice, Śląsk, inne potrzeby. Tutaj kwestia modernizacji parków miejskich. Teren niezwykle zurbanizowany, potrzeba parków, budowa, modernizacja środowiska. Jeżeli tam jest taka dzisiaj potrzeba, taka inwestycja najważniejsza, to ta inwestycja będzie miała dofinansowanie rządu i z tego programu będzie dofinansowana. Mamy też inne miasta i miasteczka, na przykład turystyczne. Każdy, kto był w sezonie w Kołobrzegu, wie, jak długo się tam stoi w korkach. Wie, jak ciężko zaparkować. Dlatego odpowiadamy na ten problem. Wspólnie rząd i samorząd wybuduje nowoczesny parking w Kołobrzegu tak, żeby turyści przyjeżdżający nad morze, tysiące samochodów, które nie ma gdzie dzisiaj zaparkować, miało miejsce do zaparkowania. Bo właśnie w Kołobrzegu taka to jest inwestycja strategiczna. Różne gminy, różne powiaty potrzebują dzisiaj różnych inwestycji. I ten program na to odpowiada. Bukowno w Małopolsce. Może mało kto z Państwa wie z innej części kraju, ale tory dzielą miasto na pół. 13 torów. Jak zamykają przejazd, mieszkańcy potrafią stać 15-20 minut w korkach. Dlatego jest odpowiedź na tą kwestię. Budowa wiaduktu nad 13 torami kolejowymi w Bukowni. Tam to jest inwestycja strategiczna i ona musi powstać. Dlatego samorząd złożył wniosek i wspólnie razem z rządem będziemy tą inwestycję realizować. Różne inwestycje w zależności od tego, jakie są potrzeby lokalnej społeczności. Ciężka praca wykonana przez komisję przez ostatnie miesiące, bo to było wiele wniosków i też trzeba było to jakoś ocenić. Trzeba było do tego podejść tak, aby ocenić, czy rzeczywiście dany wniosek jest wnioskiem o charakterze strategicznym. Jeden z prezydentów miast, który jest zawsze w kontrze do rządu, złożył wniosek na otwarty basen zwierzą do skakania. No pytanie, czy dzisiaj w XXI wieku, w sytuacji, gdzie pewne sprawy związane z drogami, z wodkanem, w wielu miejscach są niezałatwione, czy ten basen z tą wieżą jest dzisiaj inwestycją strategiczną? Niech każdy z Państwa sobie odpowie, a później będzie krytyka rządu, że nie otrzymaliśmy, prawda, na otwarty basen, który mógłby działać przez parę miesięcy jedynie i pewnie jakiś odsetek jedynie mieszkańców regionu mógłby z tego skorzystać. Już nie każdy z nas skacze z wieży do basenu.
Dlatego te najważniejsze inwestycje, szanowni państwo, inwestycje drogowe, 47% wniosków, które zostały pozytywnie rozstrzygnięte, to inwestycje drogowe. To pokazuje, jakie jeszcze opóźnienia są w tych kwestiach i jak to są ważne inwestycje. 16% infrastruktura wodno-kanalizacyjna, 8% infrastruktura sportowa, 7% infrastruktura edukacyjna. W ramach drugiego naboru zostanie zbudowane lub zmodernizowane 3,5 tysiąca kilometrów dróg, 5 tysięcy kilometrów chodników. Ponad 700 szkół będzie remontowanych, budowanych, ponad 20 budynków infrastruktury towarzyszącej OSP. Bo w małych miejscowościach, na wsiach, to właśnie OSP jest centrum, gdzie ludzie się zbierają, miejscem takim kultury, ale także takim, które dba o bezpieczeństwo mieszkańców, dzięki czemu mieszkańcy mogą się czuć bezpieczni. I tu przykład. Gmina Marianowo. Dwie inwestycje związane właśnie z budową, rozbudową dwóch remis w Marianowie, w Gogolewie. To jest właśnie inwestycja strategiczna dla małej miejscowości. I szanowni państwo, cieszę się bardzo, że tak wiele osób chce współpracować. Chce tej współpracy, chce tego, abyśmy mogli wspólnie Polskę zmieniać i ma poczucie tego, że żyjemy w takich czasach, które od nas tego wymagają, które stawiają przed nami historyczne wyzwania, które jesteśmy w stanie pokonać tylko wspólnie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy, panie ministrze. Szanowni państwo, środki z programu inwestycji strategicznych pozwolą zbudować blisko 3,5 tysiąca dróg, 5 tysięcy kilometrów chodników, 600 kilometrów ścieżek rowerowych, a także wyremontować, przebudować lub wyposażyć nawet 700 szkół. A o inwestycjach w swoim mieście opowie teraz pani prezydent Zabrza, Małgorzata Mańka-Szulik. Pani prezydent, bardzo serdecznie zapraszam. Panie premierze, panie ministrze, koleżanki i koledzy samorządowcy. Jestem ogromnie szczęśliwa i wzruszona, że mogę dziś uczestniczyć w tym wyjątkowym momencie, kiedy rusza kolejny program, program dla naszych samorządów. Program inwestycji strategicznych. Szanowni państwo, przyjeżdżam ze Śląska, przyjeżdżam z Zabrza. Zabrze, oczywiście panom zapewne będzie kojarzył się Górnik Zabrze, ale to przede wszystkim ośrodek, który jeszcze nie tak dawno kojarzył się z dobrze rozwijającym się przemysłem. To 7 kopalń, huty, to przemysł ciężki. Dziś po tym czasie zostało tylko wspomnienie. Zabrze musiało wybrać swój nowy kierunek, znaleźć nowe ścieżki. Dziś Zabrze to miasto nauki, medycyny, turystyki postindustrialnej, miasto kultury, sportu. Ale myślę, panie premierze, że nie wydarzyłoby się to wszystko, gdyby nie z jednej strony ogromna determinacja samorządu, ale z drugiej strony pomoc rządu. Szanowni państwo, myślę, że nasz polski rząd wie, że Polska samorządem stoi. Ale nasz polski rząd też wie, że bez pomocy rządu samorządom po prostu trudniej. Jeszcze nie tak dawno w Zabrzu odnotowywaliśmy 24% bezrobocia. Dziś bezrobocie w Zabrzu jest na poziomie 5,6%. To ogromna praca. To ogromna praca wykonana przez ludzi tego miasta, ale raz jeszcze podkreślę, bez wsparcia, bez pomocy na pewno by się to nie udało. Cieszę się ogromnie, że w Zabrzu udało się wybudować strefę ekonomiczną, ale bez tych dróg, o których dziś mówimy, na pewno potencjał tej strefy byłby znacząco trudniejszy. Szanowni państwo, w Zabrzu czekaliśmy na połączenia strategiczne ponad 30 lat. Dziś już
nie tylko projekty, ale przygotowanie do inwestycji całą parą. Oczywiście w Zabrzu staramy się realizować nie tylko wielkie strategiczne inwestycje, ale jak pan minister powiedział, te przestrzenie przyjazne mieszkańcom. Na tej zdegradowanej śląskiej ziemi musimy odbudować, musimy wybudować, ale musimy też stworzyć przestrzeń, która wiele lat temu została dobrze zaprojektowana, dobrze przygotowana, trochę zniszczona, a dziś dzięki tym środkom zostanie odbudowana. To piękna przestrzeń zielona, na którą mieszkańcy czekają. Dlatego myślę, koleżanki i koledzy, każdy z nas dziś w głowie ma kolejne projekty, które wspólnie z naszymi mieszkańcami będziemy chcieli realizować. Dziś każdy z nas jest zdeterminowany na kolejne strategiczne działania, które będą rozwojem naszych miast. Ale cieszę się, panie premierze, że dziś patrząc na biało-czerwoną, nie myślimy o innych barwach, tylko właśnie o tych barwach, z których chcemy być dumni. Chcemy być dumni, przeżywając właśnie te trudne chwile, bo przecież tak ostatnie dni wojny w Ukrainie pokazują nam, że solidarność Polaków wykracza poza nasze granice. I w tych strategicznych działaniach myślimy również o naszych przyjaciołach. Panie premierze, panie ministrze, Zabrze cieszy się, że może przystąpić do kolejnych działań. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy bardzo, pani prezydent. Szanowni państwo, co siódma złotówka z programu inwestycji strategicznych trafi na cele wodno-kanalizacyjne. To miliardy złotych, które pozwolą małym gminom wiejskim nadrobić dekady w dostępie do wody i kanalizacji. Środki obejmują także inwestycje w edukację, infrastrukturę sportową i turystyczną. Cel jest jeden. Polska ma być pięknym i najlepszym miejscem do życia w Europie. A jeśli chodzi o piękno, to nie można nie zakochać się w polskich krajobrazach, takich jak na przykład w gminie Dydnia w powiecie brzozowskim. To przyrodnicza perełka, sami się państwo przekonacie. Ta perełka potrzebuje inwestycji i o tych inwestycjach opowie nam teraz wójt gminy, pani Alicja Pocałń. Zapraszam. Szanowny panie premierze, panie ministrze, szanowni państwo. Gmina Dydnia. Spróbuj się nie zakochać. Tutaj mamy zaprezentowany maleńki wycinek tego, co ja mam na co dzień, co widzę, gdzie się urodziłam, gdzie się wychowałam. Panie premierze, pięknie pan powiedział o tym, jak to kiedyś wymiatali młodych za granicę. Doświadczyłam tego. Wracając po studiach, po samorządowych studiach na UJ-cie, chciałam coś zmienić. Miałam wizję wśród wspaniałych profesorów tej wspaniałej polskiej uczelni. Chciałam coś zmienić. I co usłyszałam? Wyjedź, tutaj nie ma pracy dla kobiet. Ale ja zostałam. Nie pracowałam od początku w samorządzie. Moja kariera zaczęła się w stowarzyszeniu, przy aktywizacji osób bezrobotnych, przy tworzeniu lokalnych grup działania. I w 2018 roku zostałam wójtem. Miałam doświadczenie już samorządowe, pracowałam w urzędzie gminy i wiem, jak to wyglądało za czasów innych rządów. Schetynówka, jedna na powiat, rozdzierana pomiędzy samorządami, 50-50 dofinansowania, kredyt, śmiech. Ale tak było. I cieszyliśmy się, że mamy schetynówkę jedną na gminie. Inwestycje wodno-kanalizacyjne, środki z Unii. Dobrze, że były, ale jak było ciężko je pozyskać. Wskaźnik koncentracji. Każdy samorządowiec z tym się zmierzył. A na obszarach wiejskich, zaludnionych tak marnie, jak na terenie mojej gminy, gdzie jest 60 osób na kilometr kwadratowy, było to niemożliwe. Ze środków unijnych po prostu
nie było szans z dofinansowaniem większym niż 30%. Ale było, co było. I z czym mamy teraz do czynienia? Z niewyobrażalnymi środkami w sposób dostępny przekazywanymi dla samorządów. Szanowni Państwo, kiedyś, żeby gmina dostała dofinansowanie na kanalizację, musiała przedstawić przynajmniej 6 segregatorów, wyliczyć lukę finansową i znalazła się na przedostatnim miejscu, bo albo w ogóle nie dostała, bo wskaźnik koncentracji. Teraz składamy dokument dwustronicowy, wpisujemy gdzie, co i na jakie konto przelać środki. I za to, panie premierze, dziękujemy. Co moja gmina już otrzymała? Wiele. Same podstawowe rzeczy, bo takie po prostu były potrzeby. Drogi, drogi, jeszcze raz drogi, inwestycje wodno-kanalizacyjne i zaczynamy budować wodociąg. Tak, w Polsce nie we wszystkich gminach ludzie mają dostęp do wody pitnej z ujęć takich kontrolowanych. Ja jestem przykładem tego, że moja gmina, mimo że płynie San, nie ma dostępu do wody pitnej. Polski Ład pozwoli nam wybudować wodociąg. Na razie pierwszy etap, bo nie od razu Rzym zbudowali i Kraków podobno też nie od razu. Ale od czegoś trzeba zacząć. Mamy kilka studni nadbrzeżnych. Po PGR-owskie jakieś programy były realizowane. Kawałek wodociągu do osiedla po PGR-owskiego. I na tej bazie budujemy pierwszy etap wodociągu gminnego. Około 10 kilometrów i oczywiście przepompownie, zbiorniki wyrównawcze i środki z Polskiego Ładu. Tutaj ponad 4 miliony, prawie 5 i co jeszcze w tym ciekawego? Zero kredytu. A dlaczego? Bo mamy subwencję wodociągową, która jako niespodzianka chyba w okolicy Mikołaja w grudniu zeszłego roku przyszła na konto. Po prostu przyszła na konto. 4 miliony złotych. Brawo. Moja gmina realizuje tą właśnie inwestycję z Polskiego Ładu wodno-kanalizacyjną bez złotówki kredytu i bez złotówki udziału własnego. Na tą chwilę, bo ja wiem, że może być jeszcze różnie, ale na tą chwilę taki mamy przygotowany montaż finansowy. Jest to dla mnie niespotykane przy doświadczeniu w samorządzie z samorządem 20-letnim. Czegoś takiego nie było. Druga inwestycja, drogi i jeszcze raz drogi. Moja gmina ma 130 km kwadratowych powierzchni, 13 miejscowości, 8 tysięcy mieszkańców. Wiecie Państwo, ile jest dróg? 300 km. To wszystko trzeba utrzymać, odkrzaczyć, odwodnić i zrobić godną nawierzchnię, żeby mieszkańcy właśnie, tak jak tu pani prezydent mówiła, nie haczyli, nie narzekali, nie pisali pism, bo takowe pisali. Jak zostałam wójtem, to nie było dnia, żeby nie przychodziło pismo. Pani wójt, 20 lat czekamy na drogę i nie możemy się doczekać. I pani wójt razem ze swoją zastępczynią czytały te pisma i się zastanawiały, co z tym zrobić. I na szczęście przyszedł Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, który nam bardzo pomógł. Przyszedł Fundusz Rozwoju Dróg Lokalnych, też nam bardzo pomógł. Ale tutaj Polski Ład pomógł ogromnie. 5 milionów złotych na 7 kilometrów dróg, 3 przepusty, bo w mojej gminie jeszcze są takie domy, do których się przejeżdża przez rzekę. To jest dopiero XXI wiek. Ale pomału realizowaliśmy dokumentacje, projekty i doczekały tego, że będą po prostu wybudowane. I co chcę jeszcze powiedzieć? To jest XXI wiek i cieszę się, że bez kredytów, bez proszenia, bez jakichś błagań
po prostu składamy wniosek i pieniądze na inwestycje strategiczne są. Chcę tutaj powiedzieć jeszcze o turystyce na terenie mojej gminy. Jak zaprosić turystę, jak można urwać koło i można wpaść do rzeki San z Kładki, bo jest pomost już zdegenerowany. No nie można, nie można czym się pochwalić. Teraz w ramach Polskiego Ładu zmienimy pomost na Kładce, na rzece San, z drewnianego na kompozytowy. Nigdy by nas nie było stać na taką inwestycję, gdyby nie Polski Ład. Ja z tego miejsca zapraszam wszystkich do odwiedzenia mojej pięknej gminy i zapoznania się z całą specyfiką. Jeszcze, panie premierze, muszę to powiedzieć. Moja gmina padła ofiarą gigantyzmu. Miała być zapora w Niewisce większa niż w Solinie. Mówiono, mówiono i nic nie zrobiono. Co z tym się wiąże? Degeneracja społeczności, degeneracja infrastruktury. Nie rozwijało się. Nic, nawet nie można było lampy wymienić czy wybudować. Możecie sobie to państwo wyobrazić? Do 98 roku 1/3 powierzchni gminy miała zakaz pozwoleń na budowę. Więc nie będzie zbiornika w takiej formie. Mam nadzieję, że przy takiej doskonałej współpracy i z rządem, i z parlamentarzystami, z wojewodą, z marszałkiem województwa doprowadzę i będzie zbiornik mniejszy, który da tej gminie szansę na rozwój. Panie premierze, na pana ręce, dla polskiego rządu serdeczne, serdeczne podziękowania od mieszkańców gminy Dydnia. Bardzo dziękujemy pani wójt za wystąpienie. Szanowni państwo, za nami już podróż po Polsce. Polsce, która się zmienia, pięknieje, staje się coraz bardziej przyjazna do życia. Te inwestycje mają to piękno podkreślać. Życzymy powodzenia w realizacji tych projektów, a państwu dziękujemy za udział w wydarzeniu. Już za chwilę rozpocznie się kolejna część naszego spotkania, podczas którego blisko 100 samorządowców z całej Polski zostanie odznaczonych. Zapraszam państwa za kilkadziesiąt minut. Do zobaczenia. Dostałem sygnał, że jest już koniec emisji w telewizji, więc mogę serdecznie państwa zaprosić teraz wszystkich.